Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was na pierwszym zapisie z live'a z Heavy Raina. Dzisiaj sobie wystartujemy z grom. I teraz, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że to jest pierwszy live z hitboxa, pierwszy z kamerką, pierwszy przez to urządzenie Sony coś tam, coś tam. Także tak naprawdę będzie się to w jakiś tam sposób dogrywało, ale w końcu mogę wam streamować z PS4 z moją kamerką. Używając kompa mogę też trochę się pobawić głośnością, więc myślę, że jest ok. Heavy Raina oglądam u CTSG X czasu temu, jak on to wrzucał. Oglądam na bieżąco, także gry pamiętam słabo, natomiast, że tak powiem, pamiętam końcówkę, bo się jej domyśliłam w połowie, więc tak by zaskoczenia nie było i tak. I cóż, lecimy. Tutaj tylko sobie odpalałam grę, żeby sprawdzić, więc wystartujemy sobie z nowym save'em. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z połączeniem, bo dzisiaj na testach przez Wi-Fi był problem, poszłam kupić kabel sieciowy. A zasłaniam wam, jest 11:22, tak dla pewności. W sumie moja druga gra z przechodzeniem na PS4. Czy wątpię, żeby, nie wiem, oglądanie gry u kogoś mogło zepsuć nam rozgrywkę jako taką. Cześć. Pamiętam, że on jest taki całkiem mraczny. Spróbuj zrobić to powoli i patrz, jak kontrolujesz tempo animacji. Nice! Przytrzymaj R2, żeby iść. W sumie to ta perspektywa mi się podoba. Nie muszę nigdzie się poruszać. Tak, pamiętajcie, żeby nie spoilerować, bo... Ej, zajebista. Bo za spoilery standardowo lecą bany. Muszę pamiętać, żeby trzymać, jak chodzę. I... W sumie zostaw było otwarte, jeśli wietrzy. Okej, z tym będą jaja. W każdej chwili możesz przytrzymać L2. Prysznic. No wezmę dobra. Prysznic i ubiorę się, zanim zejdę. Okej. Całkiem niezła żonka. Powiedz mi interakcję, wykonaj prawym drążkiem wskazany ruch. Wyszliśmy, no to już ogarnęłam. Po południu odbiorę chłopców ze szkoły i wrócę do domu, żeby zacząć szykować urodziny Jasona. Nie przepracuj się. Kocham cię. Powiedzcie mi, czy dialogi nie są dla was za głośno. Nie, ptactwa nie ruszam, ja się boję ptaków. Znaczy, nie wszystkich, ale... O stary, jeżeli myślisz, że się nie zatniesz. Zdarzało mi się golić faceta, jak mi facet sobie rękę złamał, ale nie maszynką elektryczną. O tak, jaki jestem śliczny. Szczotka, pasta, kubek ciepła woda. No chyba se jaja ze mnie... Ej, come on!
Nienawidzę majtę z padem na boki, bo mi całe cycki chodzą. No halo. Czemu mi nie działa? Kurwa, czekajcie, bo ten pad, że jest podpięty. Ludzkie po... bo to wygląda dziwnie. I sorry, że będziecie słyszeć, jak kabel uderza o klawiaturę. A, R2, przecież muszę chodzić. Odwróć głowę, aby sprawdzić dostępne czynności. No! Muszę przyznać, że tyłek to on ma taki niczego sobie. Znowu seria dla kobiet i dla gejów. Panowie, no... Przepraszam. Znaczy nie to, żeby gejowie nie byli... Aaaa! Gejowie w ogóle geje! Aaaa! Co ja pieprzę? Sorry, zobaczyłam fajny tyłek i widzicie, co się ze mną dzieje. Już nie pamiętam, jak się nazywam. No nie! Nie! Ej, to naprawdę jest dziwny ruch. Ale jedną ręką wygodniej się tak fapi. No, ale widzicie, ubrał już zielone. Ubrania. Tam idziesz po ubrania. Nie jestem fanką zarostu facetów, ale taki jednodwudniowy to jest taki jeszcze taki mroźny. Nie upieraj go, tak jest. O, sorry Kamil, za późno. Ale w ogóle się ubrał jakiś chłopiec z przedszkola. No. No chyba kurwa nie. Chuj! Jeszcze raz. Haha! A, tu już nic nie ma. W sumie tu powinnam się odlać przed prysznicem, ale... W ogóle samo to, że się możemy odsikać. Gdzie jest ta opcja opuść klapę? Najgorzej! A mogę iść umyć ręce chociaż? Ej, no naprawdę sikałam przed chwilą, nie mogę umyć rąk? Ej, w sumie rzeczywiście mój pierwszy raz sikanie na stojąco. Ej, kurwa! Praca, ogród. Praca, myślę, że tam. No wodę spuścił, ale klapy nie zamknął. No jestem strasznie uczulona na tego typu rzeczy. Do dna.
Do zlewu byś to odstawił, Luju! Nie wiem, czemu mnie zawsze padł mi bangla. A czy on zawsze bangla, jeżeli nie jest podpięty do tego? Do kompa. A tu mam problem. Kurwa. Ej, no jestem w dupie. Sorry. Teraz będzie dźwięk chwapania za każdym razem, jak mi przyjdzie majtę z padem. Jeszcze co, może jabłko weźmiesz tymi osikanymi łapami. Czemu nie twierdzę, że faceci sikają sobie na ręce, no ale... Aha, wyjrzaj sobie przez okno, super. Tą serio sobie może wziąć jakiś owoc? Jeszcze dotknął tych wszystkich winogron! Tymi łapami po sikaniu! Nie, nie! Posadź dupę! Nie, nie, po prostu... Masakra. Okej, rysuję perspektywę. Kinusia po architekturze krajobrazu, coś tam z tego kojarzy. Nie mogę sprawdzić, co myśli, jak rysuję. Quick time event. O kurwa. Kwadrat i trójkąt są dla mnie najgorsze. Wiecie co? No, na architekturze krajobrazu różne rzeczy robisz, ale narysować tak dom, kurde, w 5 minut to... Nie zbliżaj się do jedzenia. Czemu on myśli tylko o pracy? Przecież skończyłeś. Kurwa, typowy facet, pobawić się to się pobawi, ale już pozbierać zabawki to kurwa nie. Naprawdę idziesz do roboty. Nie wiem dlaczego, ale jeżeli gram jakąś postacią męską i ona ma pracować, to jedyne co mi się kojarzy to motyw z Lśnienia. A propos... all work, no fun czy coś takiego. O, fuck! No i jeszcze kurwa frytki do tego! A bo ja jeszcze trójkąt nacisnęłam. No przecież to się źle trzyma się! Bardzo niewygodne pozycje.
I na podłogę, kurwa, zamiatać żona będzie. I zaraz znowu zrobię spoiler, ale to kurwa. Co ja jeszcze mogę zrobić? No nie! Nienawidzę! Ej, ale chyba mam na to sposób, tylko... Może ja nie będę wspominać, co robię, żeby to działało. No przecież działa! Co jest? Poruszaj szybko kontrolerem w górę i w dół, aż tym zniknie. No a co robię? A, że jeszcze szybciej. Kamil, przekaż mu buziaczki ode mnie. R1. No chyba kurwa nie. Wszystko idzie dobrze? Powinienem skończyć do poniedziałku. Nie, bo to chodzi o to, że ja sobie padam, muszę położyć ręce na cycka i wtedy padka zgarnia. Spoko, damy radę, myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Gorzej, że będziecie słyszeć, jak ten kabel uderza o tą klawiaturę. Co ty chcesz tak pracować? O, przyjechali. Bo mnie przewrócicie. Wielki dzień, co? Jestem już dorosły? Wyglądasz trochę na rudego, to. Niedługo będziesz. A mogę już prowadzić? Na to będziesz musiał jeszcze trochę... Niestety akurat na kabel nic nie poradzę. Eta, mógłbyś mi pomóc? Ethan, kurwa, Ethan! Sama jesteś Ethan! Ciekawe, jak mi puściła, to by się rozjebało. No dobra, nie będę testować. Później mi to jeszcze każą zbierać. Od samego rana tak wariują. Ledwo ich upilnowałam na zakupach. A co u ciebie? Zdążyłeś popracować? No. Całkiem sporo dziś zrobiłem. Muszę jeszcze dopracować kilka rzeczy i będziemy mogli przedstawić plany klientowi. Bardziej mnie pchoj. Mam milion rzeczy na głowie. Nie ma mowy, nie zdążę przed przyjściem kolegów Jasona. Możesz mi pomóc? Jak muszę. Wydaje się, powinny być talerze. Okej. Nie ma sprawy, zajmę się. A to ja nie wiem, gdzie są talerze u nas w domu. Się zacinają. Trzeba je szarpnąć. Jak zwykle facet nie pomoże. Znaczy w sensie on to powinien naprawić w ogóle, to jest jego dom. No i co, wyciągnąłeś 3 talerze i myślisz, że co, że wszystko... Przy tego mają przyjść koledzy? Skończyłem. No to mam chwilę dla siebie. A! Wyjdę na zewnątrz pobawić się z młodymi. Mam nadzieję, że mnie nie potrzebujesz, kochanie. W ogóle musicie coś zjeść, bo będziemy mieć imprezę w domu, na której będzie jedzenie. Spokojnie, chłopaki, każdy zdąży. Nie, nie. Rudy, ty drugi. O kurwa. Noszon, gotowy? Zaczynamy.
Jak fajnie! Nie! Nie, 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 nie. Dobra, spadaj, gówniarzu. Enough. No. No już! Nie drzyj japy. Mogę go puścić? Proszę! Proszę, proszę, proszę! Nie, nie mogę, kurwa! Ale próbowałam! Uwaga, trzymajcie się! Kurwa, dwa pachoły. Jak w Titaniku, kurwa. Jestem bohaterem w swoim domu. Rudy. Warto się uczyć z poznawania pada tylko i wyłącznie po to, żeby Rudego zapierdolić. Idzie popłacz do mamuzi. Są twoje urodziny, jakby było przykro, jakbyś przegrał. Dzieci, jedzenie, idziecie? Jak się ktoś zastanawia, dlaczego nie spieszy mi się do posiadania dzieci? Obiad gotowy. No już, czekaj, późne polazło. Gdzie on jest? Czemuż ona nie ma przy stole? Sprawdźmy, gdzie może być. Orzesz, kurwa, ja pierdolę! Czemuż ona nie ma przy stole? Wiecie, gdzie siedzi ta cholera? Ja w sumie nie wiem, czy mam go szukać w domu, na górze, czy... Sean! No, a co kurwa robię? Trzeba było gotować coś normalnego, a nie wsadzać do mikrofali i wystygnie w 30 sekund. Głupia cipo. Nie tędy. Nie chcesz wiedzieć, co on tam robi, kobieto. Oj, nie chcesz? Co jest? Tym razem ziomek masz timeouta, następnym razem poleci ban. Heheszki, heheszkami. To przeze mnie, zabiłem go. No cóż. Teraz już miał tylko jednego ptaka. Oj tam. Wciąż się coś zepsuło.
Jaka tam lampucera z tyłu ruda? Nadopty, kurwa, spokój! Więc ten człowiek normalnie nie może iść ulicą pobiegać, taka kurwa hołota niewychowana. Wyjeb go! Za barierkę go! Za barierkę go! Za barierkę go! Za barierkę go! Żonę zakręciła bioderkiem. Na pewno wrócił zobaczyć klauna. Na pewno wrócił zobaczyć klauna. Na pewno wrócił zobaczyć klauna. Sorry. Musi być blisko. Jeszcze przed chwilą tu... Jason! Chyba jedna z bardziej wkurzających rzeczy, jakie są. Jason! Jason! Rudy, kurwa, dopcie! Jason, nie możesz nigdzie sam chodzić, dobrze? Chcę się skupić. Tato, kupisz mi balona? Bardzo proszę. Tato, no proszę, kupisz. No jesteś rudy. No już kurwa widać, że pedofil. Jaki balon byś chciał, Jason? Ten czerwony. Bo co, bo czerwony to najszybszy? Zaraz będzie $150. $2, proszę pana. Jason, zaczekaj, zaczekaj na tatę, synku. Kurwa, co za małe, nieusłuchane badziewie. Teraz będzie, kochany, gdzie masz pieniądze? No, już zgubiłeś dziecko. Żeby nie było można spokojnie przeżyć. Chuj wie. Wróciłem się na chwilę, on zniknął. Jak to możliwe, że zniknął? Zostań tu. No właśnie tak liczyłam, że talon dorzucą, jeżeli już kupię balon. Wiecie, co będzie następną rzeczą, jaką powiem? Jason! W ogóle wyszedł za chłopcem z balonem, nie był tyle od niego. Zgubił. Jason!
No gdzieś pola z Ritordzie. Najlepsze jest to, że Ethan go osłonił. Przecież to jest bez sensu. Zresztą tak to jest, jak małego gówniarza nie wychowasz, że się kurwa nie przechodzi przez ulicę. Był rudy, trudno. Nie, bo ta scena jest zrobiona do dupy, bo ewidentnie widać, że Ethan się rzuca i go osłania. Ale rudy. Chyba, że Ethan się rzucił, złapał go i wepchnął w ten samochód. Żeby się rudego pozbyć. To jest jakaś myśl. Ale muza tu daje po uszach. Odleciały dwa dolce. A tyle się naszukałam, nie? Coś ci się kurwa rozmazuje z czoła, ty. Boże, ta seria będzie tak pojebana, ta gra jest tak dramatyczna, a my mamy taką bekę już od pierwszego odcinka. Tak, oglądałam najnowszy sezon The Walking Dead, ten szósty był do dupy, a jeżeli chodzi o Michonne, to seria będzie niedługo. Widzisz, Czarno, jak ty byś był w centrum handlowym, to byś... Nie, ogólnie gra jest cholernie klimatyczna i jest bardzo fajnie zrobiona, z tego co pamiętam. Co prawda graficznie widać, że swoje lata ma. Właśnie ciekawe, czy jakbym złapała ten balonik, poleciała do Klauna, to czy bym mi oddał hajs. Ej, bo moje dziecko przejechało na zewnątrz, już mu się nie przyda, oddawaj hajs. Masz kurwa balonik, dawaj pieniądze. A w ogóle się szykują dwa kino poleca Lubnia. Dobra, misiaki, ja myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o pierwszego live'a z Heavy Raina. A czy wy na live'ie siedźcie, bo to nie koniec. Będzie pipi pauza i będziemy cisnąć dalej, natomiast jeżeli ktoś to oglądał na YouTube, to standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!